Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym vlogu i mam nadzieję, że będzie to fajny vlog, ponieważ sami zobaczycie, co będziemy robić, ale mam nadzieję, że wyjdzie mega zimowo, mega świątecznie i witam Was z rana. Jeszcze nie ogarnięta, będziemy się teraz ogarniać i sami zobaczycie, co dzisiaj będziemy robić. My już jesteśmy po śniadaniu, ja się ogarnęłam i będziemy teraz lecieć już chyba na miejsce. W sensie wsiadamy do samochodu i jedziemy, nie wiem jak będzie czasowo z moją modelką dziś, ale pewnie najpierw pojedziemy na zakupy, bo będziemy robić świąteczne ciasteczka. Także zobaczymy, widzimy się już w samochodzie, chyba. I jesteśmy już w Przesnyszu i ja lecę do sklepu, bo muszę kupić składniki na ciastka świąteczne, które dzisiaj będziemy robić. I jeszcze czekamy na ludzi, z którymi będę miała sesję, więc no, jakby ta sesja będzie taką wstawką do filmu, bo jedziemy na spacer w fajne miejsce, takie zimowe. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, a ja wracam za chwilę już z zakupami. Słuchajcie, jesteśmy już dawno po sklepie i przyjechaliśmy właśnie w taką oto piękną miejscówkę. Jest tu taki zimowy klimat, że jestem mega, mega podjarana, więc będziemy tu robić fotki. I no co, teraz się widzimy w tym, co będę robić. I mam nadzieję, że mój ukochany operator nagra to tak pięknie, że opadnie Wam szczęka. Kochani, jak mogliście zauważyć, jestem dzisiaj z Zuzią i z Hubertem, którzy są naprawdę słodziutką i ukochaną parą i spędzamy świetnie czas. Dlatego mam nadzieję, że to Wam się spodoba, a im spodobają się efekty naszej sesji. Słuchajcie, kocham zimę za te widoki, ale nienawidzę za to, że jest tak zimno. I co wybrać? Nie wiem. Ale dzięki temu, że jest tak pięknie i zimowo, to będą fajne foty i w ogóle fajny klimat filmów. Taki trochę świątecznie. W ogóle już dawno nie było takiego śniegu, żeby serio leżał i mogłabym go wykorzystać czy do fot, czy do czegokolwiek. Więc korzystamy, póki możemy. Miejmy nadzieję, że święta też takie będą. Wtedy się czuję taki klimat świąt. Czuję się jak taki przyrodnik, który idzie po lesie i komentuje przyrodę. Kochani. Tu po prawej mamy... Nie wiem co, ale jest fajnie. Cieszę się, że ze mną jesteście i że oglądacie. Widzimy się w dalszej części filmu. Dobra. Matching, co? Matching hoodies. Dobra, chodźcie dalej! Słuchajcie, my już skończyliśmy zdjęcia. Wychodzimy sobie z lasu. Odrzucę moją parę na po samochód. I my z Miłoszem lecimy szukać przyprawy korzennej, której nie mogę znaleźć w żadnym sklepie. Ale jeśli jej nie znajdę, to wezmę po prostu przyprawę do piernika. I teraz wracamy do domu robić świąteczne ciasteczka, także świąteczno-zimowego vloga, część dalsza. Podejdzie w mojej kuchni. Mamy nie przyprawę korzenną, a po prostu przyprawę do piernika, ale to w sumie jest praktycznie to samo. No i teraz zrobimy. A ogólnie co do składników robię tak na oko. I mam jeden mały problem.
ponieważ nie mogę znaleźć foremek. Ale może znajdę. Wsypałam już mąkę, wsypałam już cukier puder. Muszę wsypać trochę proszku do pieczenia, którego nie wiem, gdzie mam. Bo to nie będą pierniczki, tylko takie a la ciasteczka. One będą miały trochę posmak pierników, ale dokładnie to nie będą pierniczki. Jak ładnie pachnie. Powąchaj. Co? Mocne. Piernik. Wiedziałam, że dodam trochę cukru ze skórką pomarańczową premium. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale ładnie pachnie. Powąchaj. No taki oranżada, taka wiesz. Ja w proszku. No. Mam nadzieję, że znajdę foremki, bo jak nie, to nie wiem, czy będę wycinać. Ale będę miała wszystko pod dupciami. Fuj. Jeszcze. Dobra. Nie jest obrzydliwą papką i z ładnym ciasteczkiem. Proszę spojrzeć, jaki autorski aparacik mojego autorstwa. Pierwszą partię mamy już upieczoną. Trzecia jest w piekarniku, a druga się chłodzi. I teraz będę sobie je dekorowała, także zobaczycie, jak będę dekorować i jaki będzie efekt końcowy. To z piernika robią dziewczynki, a co robią mężczyźni? Nic głupi. No to kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną do końca i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Trochę zimowo, trochę świątecznie. Zrobiliśmy zdjęcia, byliśmy na spacerze, zrobiliśmy ciasteczka i to by było na tyle. Także widzimy się w następnych filmach. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i ładnie skomentować, wtedy będę wiedziała, że Wam się to podoba. Także no. Widzimy się w następnym filmie. Buźka, pa, pa.